Jarosław Kaczyński mówił coś w tym stylu, może nie jest to dokładny cytat, ale że opozycja w samorządach chce sfałszować wybory, musimy zmienić sposób liczenia głosów. Widzi pan jakieś ryzyka do działania niezgodnego z prawem? Jeżeli ktoś dzisiaj może w Polsce fałszować wybory, to jest to tylko Kaczyński i władza PiSu. Ma w rękach po pierwsze Sejm, czyli ustawodawstwo i legislację. Po drugie dużą część mediów publicznych, które nadają narrację PiSu. Po trzecie pieniądze i ministerstwa do organizacji całego tego procesu. Upolitycznioną prokuraturę i dużą część organów wewnętrznych państwa, która też ma zwierzchników politycznych. I w tym wszystkim jest jeszcze Sąd Najwyższy, który może wydawać dla PiSu korzystne werdykty. Więc Kaczyński zachowuje się tak, jakby to on przygotował się do fałszowania. Zresztą można by powiedzieć głodnemu chleb na myśli. Boi się przegrania, opowiada o tym, że ktoś fałszuje wybory, a tak naprawdę idzie o to, czy on sam nie podejmie decyzji o tym, że wybory unieważni albo sfałszuje, bo zobaczy, że je przegrał. A czy zapraszał ktoś państwa na konsultacje w tej sprawie? Bo prezydent Andrzej Duda mówi, że ze względów, o których mówiła Państwowa Komisja Wyborcza, czyli dominację kampanii parlamentarnej nad samorządową, która ma często charakter lokalny, może warto to rozważyć, choć też dodaje, że nie jest zwolennikiem znaczącego przesuwania wyborów samorządowych, żeby nie zakłócać procesów demokratycznych. Czyli co? Za, a nawet przeciw? Znaczy, to jest jakaś bajka, którą prezydent opowiada, dlatego że PiS rok temu już mówił o tym, że chce przesunąć wybory o pół roku. I dokładnie taka ustawa jest w parlamencie. Więc prezydent mówił, że nie chce nadto przesuwać wyborów. Nadto, to ja rozumiem, miesiąc czy dwa, przesuwa je o 6 miesięcy. I dzisiaj ja pokażę pani rektor i naszym widzom, jaki to jest sposób myślenia i ile w tym jest oszustwa. Wybory, które miały być samorządowe we wrześniu, są złe, dlatego że w październiku były wybory parlamentarne. Ale przeniesienie wyborów samorządowych tuż przed wyborami do parlamentu, na kwiecień, na miesiąc przed wyborami do Europarlamentu, które są w maju, jest okej. No nie wiem, to jest naprawdę myślenie kogoś, kto nie dostrzega, że inni widzą, że jesteś oszustem. Panie pośle, ale decyzja prawdopodobnie już zapadła. Zapadnie, bo już wiadomo, że prezydent to poprze. I proszę powiedzieć, jak to wpływa na państwa szanse w sensie opozycji w wyborach samorządowych? Bo być może jest to kompletnie obojętne, a być może nawet lepiej państwa spozycjonuje. Wybory parlamentarne wygra opozycja. Ja jestem głęboko o tym przekonany. To, co dzieje się w Polsce, kryzys, inflacja, kredyty, rachunki, gaz, prąd, węgiel, brak wszystkiego, doprowadzi do obalenia PiSu i Kaczyńskiego. Więc tutaj żadne sztuczki magiczne nie pomogą. Jedyna rzecz, której się boję, że Kaczyński na koniec będzie chciał sfałszować te wyniki, bo nie uzna ich demokratycznego wyboru.